Cześć. No zaczęło się u mnie trochę kiełkowanie. To może pokażę najpierw tutaj w tej skrzynce. Zaczął mi, wykiełkował mi ostatnio sikimensis wysiany 29 grudnia. Wysiałem 3 nasiona. No i jeden tutaj już jest całkiem spory, bo ma jakieś 5-6 cm. I tutaj mi zaczął teraz też kiełkować drugi pielgrzan. Wysiany pielgrzan był wysiany 8 sierpnia. No i ten jeden wykiełkował jako pierwszy. No już jest całkiem spory. No a teraz parę dni temu zauważyłem kiełek kolejnego. Też parę dni temu zaczęło mi kiełkować awokado, ale to nie pamiętam, kiedy wysiałem, jakoś 2 miesiące temu, może niecałe, ale najpierw stało tutaj w szklarni normalnie, później przeniosłem je tutaj właśnie do tego pojemnika, no i już jest całkiem spore i bardzo szybko rośnie. A tutaj ten Glaucum mały jeden, co pokazywałem ostatnio. Zaraz, gdzie on jest, się chowa. Żarówka mi świeci. Ten. I tutaj obok niego w drugiej doniczce widać już korzonek innego, drugiego Glaucuma. No chyba, że to ten puścił tak daleko korzenie, ale raczej nie. No. Raczej nie. Czyli to będzie drugi Glaucum, niedługo pewnie wykiełkuje. A tutaj mam tą jedną właśnie sumatranę. I ona wygląda na dwupienną. Ma dwa pięki, z których wyrastają liście. Słabo widać na razie. No i to by było, z tej skrzynki to by było tyle. Teraz pokażę jeszcze, zaraz przykryję, żeby ciepło nie uciekało. I teraz pokażę tutaj, co się dzieje z tymi nasionami, które były wysiane 12 stycznia. No i też zaczęło się tutaj już coś dziać. No tak, tutaj widzę. O, nawet to w tym momencie zauważyłem. Kiełek paradyzjaka. Musa paradyzjaka. Mam wysianych 25 nasion. I to jest jako pierwszy. Ale zaraz muszę tą szybę ściągnąć. No. I tak, a tutaj mi kiełkuje Large Seed, Ventricosum Large Seed. No i jednak to nie jest bujda z tym Large Seed, bo raz, że nasiona były większe od tych zwykłych Ventricosum Green, a poza tym sam kiełek jest dużo, dużo grubszy od Ventricosum, czy nawet od Glaucumów, które to są takie jedne z grubszych właśnie kiełków. Także no tutaj mam pierwszego, widzę, że już wykiełkował. Wczoraj jeszcze nie było kiełka, wczoraj był tylko, bo wieczorem sprawdzałem, tylko te białe korzonki było widać, jak już wychodziły. A dzisiaj już jest kiełek. Także, tak, to jest Ventricosum Large Seed. Tutaj teraz jeszcze mam, zaczął mi kiełkować NCT Glauca. Nie wiem, co to jest za banan. Nie jestem pewny, no w każdym bądź razie chyba to nie jest Glaucum, bo u tego samego sprzedawcy był zakupiony też Glaucum i on miał właśnie Glauce i Glaucum. Także ta Glauca to ogólnie to jest jako
jako pierwszy kiełek, który mi wyszedł tutaj z tego wysiewu. Jako już 2-3 dni temu go widziałem już. No i tak na razie tutaj więcej nic nie widzę. Mam tu wentrykosum zielone, też wysiane, ale tutaj nie widać nic. Tutaj mam glaucumy też wysiane w jednym rzędzie. To tutaj glaucuma, to tutaj widać. Widać. Gdzie on jest tutaj? O, widać korzonki. Korzonki widać u glaucuma, czyli niedługo pojawi się kiełek. A nie chcę podnosić tej wielodoniczki, pewnie pod spodem może być widać więcej już tych korzonków. Ale nie będę jej podnosił, bo jeszcze rozsypię. Tutaj w dolnej skrzynce też coś jeszcze było. A tutaj właśnie drugi rządek mam z tą glaucą, encetę glauca. O, tu widzę, tak, o, jest jedna, to już widziałem wcześniej. Teraz w tym momencie zauważyłem drugą. I tutaj w trzeciej widać też korzonek już wyłazi. Także coś się zaczyna dziać. Więcej tutaj w innych banankach nic więcej nie kiełkuje. Poza jakimiś drobnymi chwastami, o, tak jak tutaj. Wysiałem tutaj, w tej skrzynce mam wysiane w takiej zwykłej, zwyczajnej ziemi z dodatkiem perlitu. A w tamtej drugiej skrzynce mam wysiane w ziemi. Tutaj mam wysianą w ziemi zwykłej, takiej już typowo do wysiewania. No tu mam jeszcze trzecią skrzynkę, ale tam jest trochę za wysoko. Tam jest tylko kilka rządków Balbisiana gigantea wysiana. Tam nawet nie widzę. Muszę jakiś taboret przynieść. No i dobra, to by było na tyle z tych informacji o nasionach moich. На разе.